Dzisiaj potrzebujemy bardzo szybkich decyzji dotyczących wieprzowiny. Nikt z nas nie mógł kilka lat temu spodziewać się, że wieprzowina, podobnie jak gaz, mogą stać się narzędziem w strategiach politycznych i w wojnach o wpływy. To już nie jest tylko kwestia wymiany handlowej, to jest także element tej niezwykle krytycznej sytuacji na wschód od polskiej granicy. I dlatego potrzebujemy decyzji bardzo szybkich, bardzo kompetentnego działania pomiędzy różnymi resortami i pełnej gotowości do takiej solidarnej współpracy wszystkich ogni w rządzie. I chciałem zadeklarować, że zarówno premier Piechociński, minister Sawicki, jak i wszyscy pozostali ministrowie taką gotowość do bardzo szybkiej, mądrej i solidarnej współpracy, no, że do tego zobowiązali się także w mojej obecności. To jest także kwestia interesu setek polskich rolników, hodowców i producentów. Jestem przekonany, że nowy minister będzie podejmował tu działania bardzo szybkie, bardzo konkretne i z tego będziemy go także rozliczali. Dziękuję panie prezydencie za szybkie decyzje, bo sytuacja tego wymagała. Dziękuję.